Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Siniat. Ekipa remontowa powolutku ten remont dopina na ostatni guzik, a przynajmniej w kwestii konstrukcyjnej, bo wszystkie ściany są już poprostowane, sufity wiszą na swoich miejscach i tak naprawdę będziemy mogli niedługo przechodzić do kolejnych etapów, gdzie pojawią się na ścianie jakieś masy, a w późniejszym etapie kolor. Ale moi drodzy, przed Wami, a za plecami Krzyśka jeszcze oto taki nieładny otwór drzwiowy, no przecież wszystko piękne, my nie możemy tego tak zostawić. Przydałoby się, żeby w tym miejscu te karton gipsy nabrały kształtu, a wjechały w otwór jakieś drzwi. Ale jakie drzwi, bo na rynku mamy bardzo dużo rozwiązań, to musi zdecydować choćby i właściciel. A właścicielem jest Krzysztof. Tak więc, słuchaj, Krzysiek, powiedz w krótkich kilku słowach, jakie w ogóle mamy do wyboru zamontowanie drzwi i na jakie ty się zdecydowałeś w konkretnym przypadku. Zanim założymy drzwi, oczywiście musimy zacząć od montażu ościeżnic. I jeżeli chodzi o lokale mieszkalne, a z góry zakładam, że oglądają nas ludzie, którzy sami chcą sobie gdzieś tam w domu coś niecoś zrobić, no to tak naprawdę mamy dwa najbardziej popularne rozwiązania. Możemy kupić drzwi z ościeżnicą regulowaną, albo możemy kupić drzwi z ościeżnicą nieregulowaną. Jeżeli chodzi o tą pierwszą opcję, no to sprawa jest dosyć prosta, bo wykańczamy sobie praktycznie ściany, podłogi na gotowo, malujemy, układamy tam panele i tak dalej, i tak dalej. I na sam koniec przychodzą fachowcy od drzwi, zakładają nam ościeżnice i zakrywają te wszystkie takie nieładne części muru, które nie są wykończone. Jeżeli chodzi o ościeżnicę nieregulowaną i tą będziemy my dzisiaj montowali, no to tak naprawdę musimy ją zamontować na etapie takim, można powiedzieć, na początku remontu i później ją obrobić ładnie dookoła, na przykład karton gipsem. I dzisiaj w filmie pokażemy Wam, jak prawidłowo zamontować taką ościeżnicę, a w kolejnej części zobaczycie prawidłową obróbkę dookoła takiej ościeżnicy. No dobrze, jeśli wiemy w takim razie, jaka tutaj będzie ościeżnica, możemy przejść do montażu. Do ustabilizowania ościeżnicy użyjemy tego typu uchwytów. Co prawda są to uchwyty do ościeżnic regulowanych, ale po delikatnych modyfikacjach można je użyć również do ościeżnicy nieregulowanej, tak jak w naszym przypadku. W międzyczasie, kiedy Krzysiek zajmuje się regulacją naszych rozpórek, warto zawczasu zadbać o to, żeby zabezpieczyć spody naszych ościeżnic. Zobaczcie, akurat w naszym przypadku ościeżnica jest wykonana z MDF-u i w momencie, kiedy stałaby bezpośrednio na podłodze, jest duże prawdopodobieństwo, że będzie podciągać wilgoć. Żeby tego uniknąć i jednocześnie, żeby ta ościeżnica służyła nam długie lata, warto spody tej ościeżnicy zabezpieczyć zwykłym silikonem, tak więc pamiętajcie o tym elemencie, a później po latach Was to nic nie zaskoczy. Wyciskamy trochę silikonu i ważne, żebyśmy po prostu wsmarowali go w te miejsca i poczekali, aż to zaschnie. We'll be right back.
dobrze, moi drodzy, ościeżnica została już przygotowana do zapianowania. Krzysiu nam tutaj pięknie to wykonał. Dla potwierdzenia możecie zobaczyć dwa lasery ustawione, że idą ładnie tutaj po krawędziach, nigdzie nic nie ucieka, ale zawsze warto jeszcze się wspomóc poziomicą, żeby sobie to skontrolować. Wiecie, dwa razy skontrolować, niż po prostu raz zrobić źle i potem poprawiać. Słuchajcie, czego używamy do tak naprawdę osadzenia naszych drzwi, oprócz rozpórek. Nie muszą być to takie rozpórki, mogą być to rozpórki teleskopowe wyciągane, ale jeśli jesteście domorosłymi budowlańcami, możecie również użyć kawałki, na przykład jakiejś listewki dociętej na wymiar. Zawsze zbieramy sobie wymiar z tego górnego miejsca i po prostu sobie powielamy to przynajmniej w trzech miejscach. Po środku drzwi i naszej futryny i na samym dole. Do sklinowania naszej ościeżnicy używamy specjalistycznych klinów. Zobaczcie, mam tutaj takie w dłoni, są to specjalne, dłuższe kliny, które wkładamy pomiędzy naszą ościeżnicę a otwór drzwiowy na tyle, żeby ona nam się nie ruszyła i żeby żaden wymiar nam się nie zmienił. Dodatkowo, tak jak w naszym przypadku, jeśli nasza podłoga nie idzie w poziomie, musimy się zaopatrzyć w takie podkładki dystansujące, żebyśmy mogli sobie z jednej bądź z drugiej strony nasze drzwi unieść do góry, żeby również ta ościeżnica miała dobry wymiar i nie była przekoszona. Tak więc jesteśmy gotowi do tego, żeby zapianować. Krzysiek szykuje właśnie spryskiwacz, bo warto sobie te wszystkie tutaj szczeliny przed użyciem naszej piany zwilżyć wodą. Pomimo iż jest to pianka niskoprężna, i tak najlepiej to pianować w tych miejscach, gdzie mamy jakieś tam kliny albo podpórki, żeby po prostu naszej ościeżnicy nie powyginało, bo podczas wiązania takiej pianki jakieś tam różne siły występują i czasami bywa różnie. Pianka wiąże poprzez absorpcję wilgoci z otoczenia i ten proces można delikatnie przyspieszyć poprzez psikanie na piankę jakimś tam spryskiwaczem i zwykłą po prostu wodą. Dzień dobry, po ile remont? I tak jak możecie zobaczyć, nasze drzwi zostały założone na naszą ościeżnicę, tak więc wszystko działa, drzwi się otwierają, co najważniejsze, zamykają. Pozostaje jeszcze tylko dopianować te szpary i w zasadzie w tym odcinku to będzie wszystko. Ale warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, a w zasadzie o kilku zasadach, które powinniście wiedzieć przy doborze ościeżnicy i waszych drzwi. Przed wyborem i przed zakupem drzwi należy pomierzyć wszystkie otwory drzwiowe. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy drzwi tak zwane 80, czyli o szerokości 80 cm, no to standardowo możemy przyjąć w przybliżeniu, że otwór drzwiowy będzie o 10 cm większy, czyli potrzebujemy otwór drzwiowy o szerokości 90 cm. Jeżeli chodzi o wysokość, no to zazwyczaj my na budowie zostawiamy od 2,8 cm do 2,10. Zależy też, jak tam po prostu są podłogi przewidziane, czy to będzie deska, czy to będzie panel, czy to będą płytki, bo to wszystko od tego zależy. No i rzecz, na którą tutaj szczególną uwagę należy zwrócić, bo wiele osób ma z tym problem, jak wybrać drzwi prawe bądź lewe. Jest jedna prosta zasada, która tłumaczy nam po prostu zasadę wyboru drzwi. Jeżeli stajemy przed drzwiami i otwierają się na naszą stronę, czyli jak w tym wypadku, jeżeli zawiasy znajdują się po prawej stronie, to są drzwi prawe. Gdyby znajdowały się po lewej stronie, to są wtedy drzwi lewe. I w ten sposób, moi drodzy, nasz montaż, można powiedzieć, że dobiegł końca. Dopsikaliśmy pianę w brakujące miejsca. Oczywiście założyliśmy rozpórki, żeby mieć pewność, że nasz wymiar zostanie niezmieniony i zostawiamy tak to do stwardnienia. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, w którym pokażemy, jak obrobić drzwi karton gipsem w przypadku okładziny ściennej, którą tutaj zrobiliśmy wcześniej w tym pomieszczeniu.
Do zobaczenia. Cześć. Na razie.